Serdecznie witam chłopców Energa Góra Lodowa Słupsk. Znakomite zawody, fantastyczne mecze. Pokazaliście się tutaj z bardzo dobrej strony. Nie udało się, te niewdzięczne czwarte miejsce. Macie medale. Mistrzostw Polskich Szkół Podstawowych, rok temu rocznik 2-4, w tym roku rocznik 2-5. Troszkę zabrakło do tego medalu klubowego. Pan trener Kozłowicz, proszę o podsumowanie zespołu, no i może całych tutaj tych finałów. Przede wszystkim jestem bardzo dumny z mojego zespołu. Mamy ogromny potencjał, jesteśmy znowu w finałach Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że będziemy tak co dwa lata się spotkać na finałach i cieszyć z tego, już że zdobywamy medale. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale mam nadzieję, że na przyszłych zawodach w kategorii U16 albo U15, nie wiadomo jak to będzie jeszcze do końca, my będziemy się cieszyć z medali na szyi. Na pewno zrobimy wszystko, bo mamy wspaniałych zawodników, mamy wspaniałych rodziców, którzy nas wspierają i będziemy dalej ciężko pracować. Czwarte miejsce uważam, że to jest ogromny sukces słupskiej koszykówki. Świetne zawody, litry wylanego potu. Oddaliście serducho tutaj na tym parkiecie, pokazaliście, że koszykówka pomorska, koszykówka w Słupsku stoi na wysokim poziomie. Teraz macie okazję podziękować wszystkim tym kibicom, którzy byli na zewnątrz, kogoś pozdrowić albo coś powiedzieć wesołego o turnieju. Po kolei każdy trzy zdania, przedstaw się i powiedz dwa trzy zdania o turnieju. To jestem Kasper Kozłowicz, nie wiem, pozdrawiam babcię, dziadka, nie wiem. Ja pozdrawiam wszystkich kibiców ze Słupska, którzy nam wiernie kibicowali, a w szczególności Bartka Olechnowicza. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich rodziców Bartka Olechnowicza i Huberta Łałaka oraz Oskara Chrzanowskiego. Chciałbym pozdrowić wszystkich rodziców i co nam wszyscy kibicowali. Chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, rodziców i znajomych. Ja chciałbym też pozdrowić rodziców i znajomych. No to ja pozdrawiam wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Chłopaków, którzy nie byli w składzie, ale to dzięki nim udało nam się tutaj przyjechać. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy przyszli na mecz, którzy kibicowali w Słupsku, no i dziękuję za doping. Proszę Państwa, przed Wami czwarta drużyna w Polsce, Energa Góra Lodowa Słupsk. Proszę o ostatni okrzyk.